Dzień dobry, nazywam się Gabrysia Olech, a to jest mój przyjaciel Jerzyk. Chodzę do klasy 3 B. Uczę się grać na skrzypcach u pana Sławomira Jarmołowicza. Jerzyku, co teraz porobimy? Też nie wiesz, no trudno. Może coś wymyślimy. Co to jest? To jest książka. Widziałeś ją wcześniej? Bo ja nie. Jest tu coś? O. Konkurs, co w trawie piszczy. Wiesz co to? Bo ja nie mam zielonego pojęcia. Dalej. Jakaś płyta. Nie wiem. Przekonajmy się, co w niej jest. Chodź, szybko! Tupie w trawie jakiś zwierz. Toż to drepcze mały jeż. Gdy się zbliżysz, stroszy igły. Nie da się pogłaskać nigdy. Chodź do mnie, Jerzyku mały, nie bądź taki spięty cały. Dam ci gruszkę, jabłek sześć, byś na grzbiecie miał co nieść. Człapie w krzaki pomalutku, chrupie coś tam po cichutku. W liściach ryjek sprytnie chowa, to kryjówka jest jeżowa. Co tam sobie jeżujesz? Jakiś owoc, może bez? Takich rzeczy on nie jada, chętnie schrupałby owada. Idziesz, może ciebie pokłuć też. Pyta wróbel. Panie Jerzu, co pan ma tam na kołnierzu? Mam ja igły, ostre igły, bo mnie wróble nie ostrzygły. Idziesz, może ciebie pokłuć też. Zaczął jeża młody szczygieł. Po co panu tyle igieł? Mam ja igły, ostre igły, żeby kłuć niegrzeczne szczegły. Sroka też ma kłopot świeży. Pan się tak najeżył? Mam ja igły, ostre igły. Będę z igieł robił widły. Wzięła sroka nogi za pas. Tyle widzę, taki zapas. 10 chwil już była na wsi. Ludzie moi najłaskawci, otwierajcie drzwi sosnowe, dostaniecie widły nowe. Hihi.